Czołem, czołem, Kromka z Rosołem. Witajcie, moi mili, w kolejnym materiale na moim kanale. I moi drodzy, jest to materiał, który jest chyba spośród tych ponad 400 nagranych na moim kanale w 99% z Battlefielda 3, z Battlefielda 4. Materiał, w którym mam najwięcej radochy. Najwięcej radochy, że mogę wam to przekazać, ponieważ tak jak po tytule widzicie, tak moi drodzy, lecę zobaczyć nowego Battlefielda. Lecę zobaczyć nowego Battlefielda w akcji razem z Yoshim i z chłopakami z EA Polska. Lecimy do Berlina. Do Berlina na pokaz na 6 maja. 6 maja, czyli na piątek. I to też jest dla was, moi drodzy, bardzo ważna informacja. Mam nadzieję, że sobie tam pewien okres zarezerwujecie w ciągu dnia. Najprawdopodobniej będzie to późny wieczór. Ja konkretnie nie znam jeszcze godziny. Też konkretnie nie wiem w zasadzie, czego się spodziewać, słuchajcie, po tym evencie. Poza tym, że zostanie w jakiejś części pokazany już, tak moi drodzy, nowy tytuł DICE i Electronic Arts. Jednak tak jak mówię, no wiele nie mogę powiedzieć, bo sam niewiele wiem, jak to w tej piosence bywa. W każdym razie jestem niesamowicie podjarany, jestem niesamowicie podekscytowany. Oczywiście zabieram ze sobą na wszelki wypadek tą kamerę, bo może będę mógł zrobić jakieś małe nagrywki z tego eventu, z tych pokazów. Nie wiem naprawdę, czego się spodziewać. Także słuchajcie, oczywiście też odsyłam was do strony battlefield.com. Ja to w tym momencie nagrywam, słuchajcie, w czwartek, tak? Wy to widzicie w piątek, czyli tak jakby nie było dzisiaj, a ja to nagrywam na jutro. Więc na praktycznie 100% już na stronie battlefield.com znajduje się jakieś szersze info, jakieś bardziej konkretne, także w ogóle was też odsyłam do strony battlefield.com i też na pewno na stronie battlefield.com 6 maja będziemy świadkami zapowiedzi nowego tytułu DICE. Słuchajcie, ja jestem niesamowicie zadowolony, niesamowicie podjarany, bo tak jak mówię, pracowaliśmy na to od 3 lat. To było takim moim osobistym marzeniem, żeby kiedyś wybrać się na jakiś taki pokaz, na jakiś taki event, w którym faktycznie nowy tytuł byłby zaprezentowany, ale też, żeby nie wiedzieć, co konkretnie tam będzie, bo tak jak już wspominałem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jaki to będzie tytuł, nie mam pojęcia, w jakiej przede wszystkim będzie czasoprzestrzeni on umiejscowiony, a to jest chyba dla nas najbardziej istotne. Także słuchajcie, jestem bardzo, bardzo zadowolony i mam nadzieję, że w jakiś fajny sposób uda mi się wam pokazać, co tam było. Nie chcę nic obiecywać, bo tak jak mówię, niewiele wiem, ale tak jak mówię, swojego chleba w tym gronie będziecie mieli. Także przede wszystkim, słuchajcie, zapraszam was też do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku, bo tam w zasadzie, jeśli coś będę robił i jeśli coś będę mógł wam pokazać, nie wiem co, to będę to robił na Facebooku, ponieważ jesteśmy tam 6 maja, później wracamy na drugi dzień, więc ewentualne filmy, a te powinny się pokazać, jakieś moje z tamtego Berlina i ewentualnie z tego, co byśmy zobaczyli, pojawią się na drugi dzień albo na trzeci dzień. Też oczywiście polecam polajkować fanpage Yoshiego, polecam polajkować jego kanał, bo Marcin też na pewno będzie działał. Także moi drodzy, trzymamy kciuki za to, aby następny tytuł naprawdę i to, co zostanie nam pokazane, urwało nam dupska i oby w końcu skończyły się te niesamowite ilości plotki, bo jak wiemy, był taki okres, w którym, kurde, najpierw był parę przecieków odnośnie I wojny światowej, później była przyszłość, później jeszcze było coś innego, także w końcu koniec, do 6 maja mamy czas i moi drodzy, zobaczymy, co też nam DICE i Electronic Arts przygotowało. No na nadchodzące lata, prawda? Bo tak mniemam, że jednak jeśli to jest Battlefield, a nie jest to jakiś taki off-topic w porównaniu z Battlefieldem 4, jeśli by zaliczyć do tego chociażby Battlefielda Hardline, to myślę, że może być bardzo ciekawie. Także moi drodzy, przypominam o battlefield.com, tam sobie zerknijcie, tam na pewno będzie info, oczywiście na mojego fanpage'a, na fanpage'a Yoshiego, na mojego YouTube'a, na YouTube'a Yoshiego i też na fanpage'a Battlefield ogólnie, bo tam też na pewno info będzie. Także moi drodzy, udało się nam, osiągnęliśmy to, także macie swojego chleba właśnie w takim miejscu. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych materiałach. Pa, pa!